witam serdecznie na kolejnej wycieczce krajoznawczej. Tym razem, zresztą chyba jak zapowiadałem ostatnio, dalej poruszamy się po terenach tutaj, po terenach pogranicza polsko-ukraińskiego. Dzisiaj zaplanowałem sobie wycieczkę wspólnie z Kacprem. To sobie chodzi wspólnie z Kacprem wycieczkę po gminach Lubaczów i Choryniec-Zdrój. Pierwsza trasa, którą będziemy się poruszać, będzie trasa rowerowa. Poruszamy się szlakiem niebieskim, wyjechawszy wcześniej z Lubaczowa. W Lubaczowie zresztą zostawiliśmy samochód. Przypomnę, Lubaczów jest to już województwo podkarpackie, także zajechałem już aż tutaj. Województwo podkarpackie, odległość od Siedlec w granicach około 300-315 km, w zależności którą drogą się pojedzie. No tutaj akurat zaczęliśmy trasę, tak jak powiedziałem, Lubaczowa, przejechaliśmy 2 km i jesteśmy w miejscowości Młodów, gdzie zaczęliśmy tutaj naszą wycieczkę od śniadania. Jak widać tutaj na stole już po śniadaniu i zaraz będziemy się poruszać dalej. Dzisiaj jest sporo atrakcji, po kolei zaprezentuję je tutaj na filmiku. Okolice fajne, już na pierwszy rzut oka widać, że będzie sporo ciekawych rzeczy. Między innymi też znane, jedno z mniejszych miejscowości uzdrowiskowych, Choryniec-Zdrój, na pewno znane dla wielu, a także najstarsza cerkiew prawosławna w Polsce, jedna z najstarszych, słynna, wpisana na listę UNESCO, jest to cerkiew w Radrużu. Ale to po kolei później przedstawię, to atrakcję. Także zachęcam do wspólnego zwiedzania tutaj gminy Lubaczów i gminy Choryniec-Zdrój, bo też zajedziemy tam na tereny tej gminy. Nie mogą się powstrzymać, żeby tutaj te stenki nie pokazać. Wyjechawszy tutaj z Borowej Góry, wjeżdżamy w las i taką drogą leśną. Jest to droga zrobiona tutaj dla leśników, aczkolwiek rowerzyści mają prawo jeździć po niej. Jedziemy tutaj teraz długi czas przez las. Widać, droga niezbyt szeroka, asfaltowa, idealna do jazdy rowerem. Także tutaj delektujemy się teraz tu jazdą pośród tutaj fajnych takich lasów sosnowych. Różny drzewosen, jak widać tutaj, i małe dęby rosną. Także między sosnami trochę i świerka. Coś fajnego. No i stoimy przed jedną z takich jakby pierwszych atrakcji dzisiejszego dnia. To jest, jak widać, krzyż drewniany pomalowany czerwono. Tu tak zwany czerwony krzyż. Jest to miejsce, taki punkt orientacyjny, bo tu też krzyżują się, jak widać, drogi Green Velo. To jest ta główna droga. To jest Green Velo z naszym tym szlakiem niebieskim, z którego przyjechaliśmy. Tą drogą przyjechaliśmy. No i tym punktem orientacyjnym jest ten właśnie czerwony krzyż, też opisywany tutaj w atrakcjach. Szukałem w internecie też tutaj, jakby kiedy go postawiono, czy w ogóle jak to wyglądało. Jedyne co znalazłem, informację, że ten krzyż tu został stawiany w tym miejscu, być może to jeszcze wcześniej stały inne krzyże, w miejscu, gdzie podobno tutaj nawiedzał jakiś zły duch i chcąc go wypędzić, postawiono tutaj krzyż. Miejsce tutaj charakterystyczne. Tutaj szlak prowadzi dalej, zgodnie zresztą wspólnie ze szlakiem Green Velo. Ale to pojedziemy dalej, ale w międzyczasie możemy skręcić. Tutaj jest, jak widać, cmentarz Sieniawka. Nie wiem, czy tablicę widać na filmie. I dęby Sobieskiego. Także tutaj jest taki stary cmentarz grecko-katolicki. Do niego zajedziemy i potem wrócimy ponownie na ten szlak. Szlak niebieski, połączony wspólnie ze szlakiem Green Velo. Kolejna atrakcja. Przed nami tutaj widać, nie wiem, czy będzie tak wyraźnie widać na tej kamerce, ale są tutaj dwa dęby, które mają ponoć po 250 lat. Zwane są dębami Sobieskiego. No tu ponoć właśnie te rejony Choryńca szczególnie lubił Jan III Sobieski. Tu przyjeżdżał też z królową Marysieńką, jak wyczytałem na tablicy, zażywać tutaj kąpieli zdrowotnych, tutaj w tym uzdrowisku, czy tam w tej miejscowości Choryniec, zresztą do której zmierzamy. I na tutaj cześć
niby napisane, że to za jego życia jeszcze posadzono te dwa dęby. Jak widać, rzeczywiście w bardzo dobrej kondycji, duże, szeroko rozłożone korony. I tutaj od tych dębów, przed dębami trzeba przejechać jeszcze pół kilometra i dojedziemy do tego starego grecko-katolickiego cmentarza. Tam parę słów powiem potem. Dodam tylko, że jesteśmy w rejonie dawnej wsi Sieniawka. Tutaj troszeczkę zjechaliśmy ze szlaku, tak jak wspomniałem wcześniej. To rejony, podobnie jak i rejony chrubieszowskie, były bardzo dotknięte przez te bratobójcze walki pomiędzy Polakami a Ukraińcami. Także w latach tam 43-1945. Także tutaj bardzo mieszkańcy tych wsi w tamtym okresie, tych okolic, bardzo odczuli tą tragedię. No tu jeszcze parę ujęć na te dęby, rzeczywiście robi wrażenie. Także podążamy sobie dalej. Tak jak zapowiedziałem wcześniej, znajdujemy się teraz na dawnym cmentarzu grecko-katolickim. Tutaj w miejscu, gdzie w okolicy znajdowała się miejscowość Sieniawka, duża miejscowość Sieniawka, no, która obecnie już nie istnieje. Cmentarz znajduje się w miejscu, gdzie dawniej stała cerkiew. Cerkiew, jak wyczytałem tutaj na tablicy informacyjnej, została rozebrana w sumie już w latach 40. XX wieku. No tu podobno zachowało się tutaj około 100 nagrobków. Sam cmentarz, ten cmentarz został założony w XIX wieku jako przedłużenie cmentarza, małego cmentarza przycerkiewnego, więc tutaj gdzieś zapewne stała cerkiew i dalej tutaj został założony ten cmentarz, który teraz widzimy. Dodam też, że tutaj oprócz i Polaków także są pochowani i Ukraińcy, jako że te narody tutaj też zamieszkiwały te tereny. No jeszcze jedno ujęcie. Tutaj trzeba zejść troszeczkę teraz na dół. Cmentarz sam znajduje się na takim wzniesieniu. To jeszcze jest efekt z lodowaceń, czy też odchodzenia lodowców. Także to takie wzgórze na pochodzenia jeszcze lodowcowego. Tutaj. O, tam widzimy, tam zostawiłem sobie rower. I podążamy teraz dalej. Wracamy na szlak. I teraz będziemy zmierzać dalej szlakiem niebieskim i Green Velo do miejscowości Huta Kryształowa. Tu jeszcze parę ujęć. I wracamy dalej. A, tu też taki fajny odcinek jazdy przez las. Właśnie niedawno spadł deszcz. Jezdnia jest mokra, ale powietrze bardzo rzeźkie. O, tam przede mną Kacper jedzie. Także rzeczywiście bardzo, bardzo przyjemnie się jedzie. O, jak widać tutaj na tablicy, podążamy szlakiem Green Velo. Także niedługo zajedziemy do takiej cerkwi, słynnej cerkwi, jednej z najstarszych w Polsce, cerkwi w Radruszu. No tutaj będzie mała poprawka. Otóż ta Aleja Lipowa, cała ta Aleja Lipowa jest jednym pomnikiem przyrody w Hucie Kryształowej, znajduje się tutaj, czyli trzeba zjechać z głównej drogi tam ze 100 metrów. I tu zaczyna się ta aleja właśnie lipowa, składająca się z 50, bodajże 9 lip. Oczywiście są teraz, drzewostan się zmienia, bo starsze drzewa tutaj usuwają się, ale zaczynają po prostu pojawiać się nowe, ale w każdym razie to wygląda w ten sposób. Jest zakaz wjazdu samochodów, można rowerami. O, i to jest ta aleja, słynna aleja lipowa. Pozostałości też dawnego dworku tutaj, zwanego Smolinem. Przypomnę, Huta Kryształowa. Tam dojedziemy do punktu widokowego. To jest w odległości około 800 metrów, z którego widać też, podobno roztacza się bardzo ładny widok. No, rzeczywiście robi wrażenie. Tutaj część już widzę starych lip. Ale widzimy, że te są tam w oddali, widać też już młodsze rośliny, zastępujące te stare. Ja nie wiem, czy widać, ale tutaj... O właśnie, bocian nam uciekł. Spacerował sobie spokojnie na drodze. No tutaj już zmierzamy do tej miejscowości Radrusz, także za chwilę tam wjedziemy. A jak widać zresztą na filmie, zaczyna
padać mały deszczyk, a świeci słońce, także no. Teraz był taki odcinek drogi szutrowej przez las w granicach tam około kilometra, no i już praktycznie wjeżdżamy do Radruża. Tutaj dojechaliśmy do takiego, do chyba najbardziej efektownej tutaj atrakcji, czyli zespół cerkiewny w Radrużu, który zaraz będziemy zwiedzać, wpisany na listę UNESCO. Tutaj czekamy wspólnie z turystami na zwiedzanie z przewodnikiem, że później pokażę też parę ujęć ze środka. Tutaj przy cerkwi, przy tym zespole cerkiewnym znajduje się także, są krzyże, jest taki cmentarzyk. Później jeszcze coś tam popowiem, ale teraz właśnie już wchodzimy do cerkwi. No tutaj tylko chciałem wyjaśnić, bo niestety w Radrużu, który już opuściliśmy, nie mogłem nagrywać, więc tam umieściłem po prostu serię parę zdjęć w filmiku, żeby mniej więcej zobrazować, jak wygląda ta słynna cerkiew. Teraz zmierzamy właśnie, już opuściwszy Radruż z Kacprem, o trochę wieje wiatr, jedziemy do Choryńca, który tam już mamy niedaleko, i tam troszeczkę pozwiedzamy tą. Jest to taka jedna z mniejszych miejscowości, dosyć słynnych, nabierających coraz większego znaczenia, miejscowości uzdrowiskowych w Polsce. Nazwa Choryniec Zdrój. Także tam teraz zmierzamy. Znajdujemy się teraz w Choryńcu Zdroju, tym znanej miejscowości uzdrowiskowej w Polsce. Tu akurat, jeżeli chodzi o lokalizację, w tym momencie jesteśmy w Parku Zdrojowym. Park Zdrojowy, czyli widać zrewitalizowany, odnowiony, odnowione miejsce tutaj, gdzie mieszkańcy Choryńca, także pacjenci tutaj tych uzdrowisk mogą sobie spacerować i korzystać z pobytu na świeżym powietrzu. No to widzimy, jest tu główna alejka, tu jest także zrobiony plac zabaw, amfiteatr, tu jest widać kafe Sanacja. Także jest tutaj rzeczywiście parę rzeczy takich fajnych, sposób nowoczesny urządzony, gdzie można przyjść i tutaj poodpoczywać. No, jeszcze jedno ujęcie z Parku Zdrojowego w Choryńcu Zdroju. Tutaj widać też, wspomniałem, że ten park zdrojowy jest dosyć urządzony, dosyć nowocześnie. No tutaj jeszcze taka ścieżka zrobiona, drewniana, w formie pomostu, szeroka. Też taka forma atrakcji dla zwiedzających. No bo tutaj akurat prowadzimy rowery, bo tu nie można jeździć na rowerze, jest zakaz. Także też taka fajna atrakcja. No tutaj stoimy przed bramą główną do sanatorium Bajka, dawniej Pałac Ponińskich. No niestety jest zakaz wchodzenia dla osób postronnych, nie można zwiedzić tego pałacu. Także tutaj, jak widać, ale za to możemy zwiedzić tutaj teatr powstały w połowie XIX wieku. No wcześniej właściciele tych ziem postanowili sobie tu wybudować teatr, w którym w ówczesnym czasie gościli artyści z całej Europy. Także tutaj, jak widać, przypomina rzeczywiście formą teatr. Po drugiej stronie ulicy też taka ciekawostka, przypomnę, połowę XIX wieku. Teatr prywatny, obecnie mieści się gminny ośrodek kultury i informacja turystyczna. No, jesteśmy teraz w drodze do miejscowości Nowiny Chorynieckie. To jest miejscowość oddalona około tam 5 km od tutaj tej miejscowości Choryniec Zdrój. Tam jest taką atrakcją główną, będzie kaplica zwana kaplicą na wodzie, ze źródełkiem, który ma ponoć jakieś takie właściwości uzdrawiające. Ale po drodze mieliśmy ciekawostkę, tutaj jest taki krzyż i jest tutaj też, jak widać, taki
też płaskorzeźba przedstawiająca jelenia. To miejsce zwane jest Jeleniem. No też taka charakterystyczna sosna z tyłu, też przypominająca kształtem poroże. W tym miejscu podobno Jan Krzysztof Sobieski tutaj bywał w tych regionach. Tutaj ponoć ustrzelił jelenia ogromnych rozmiarów i na pamiątkę tego postawiono tutaj krzyż. Ile w tym prawdy, nie wiem, ale tak przynajmniej przewodniki opisują. Także tutaj widać, ta sosna jest ciekawa, taka rozgałęziona, także rzeczywiście w kształcie poroża jelenia. To znajduje się to miejsce tuż przed na przejeździe kolejowym. Za chwilę przekroczymy tory. Mamy tutaj jeszcze do tych Nowin Chorynieckich około tam 4-4,5 km. No, znajdujemy się teraz w kaplicy Matki Boskiej w Nowinach Chorynieckich. Widzimy, że zabytek rzeczywiście, budowany w XIX wieku, bardzo, bardzo taka w ładnej formie. Tutaj też słychać zresztą płynie źródełko, które ma ponoć właściwości uzdrawiające, woda ma właściwości uzdrawiające, szczególnie na choroby oczu. Przypomnę, że ta kapliczka, zwana kapliczką na wodzie, powstała w XIX wieku i tutaj także powstała na pamiątkę ukazania się Matki Boskiej. Ponoć ukazała się Matka Boska trzem pastuszkom w XVII wieku. No, tu jeszcze takie jedno ujęcie pod tej kaplicy Matki Boskiej w Nowinach Chorynieckich. A tu widzimy bardzo fajny ciąg taki strumyka. Jest tutaj strumyk, tutaj są też kapliczki. Powiem szczerze, nie wiem, kogo przedstawia ta postać, ale rzeczywiście podobają mi się szczególnie te strumyki. Tutaj tu jeszcze mamy też takie źródełko bijące do góry i tutaj no trochę atmosfera jak gdzieś w górach. No to prowadzi też bardzo, bardzo ładne miejsce. Przyznaję, bardzo ładne miejsce. Także tutaj o, jeszcze takie jedno ujęcie i no i tu ostatnie jeszcze ujęcie na tą kapliczkę. I tu już wracam do Kacpra. Rzeczywiście, no robi wrażenie, bardzo ładna. Ładna taka, więc tu jakby składa się z dwóch części. Różnią się odeskowaniem. Tu można też poczytać sobie w sumie o tej kaplicce. I żegnam tu kapliczkę. Przypomnę, w Nowinach Chorynieckich. I wracamy już w kierunku Lubaczowa. Jeszcze jedno ujęcie. O, tutaj już będzie z ostatnich atrakcji. Ostatni z ciekawych elementów w Choryńcu. Tu my widzimy zalew. Zalew Choryniecki pełni funkcję rekreacyjną, ale też melioracyjną. Został tutaj stworzony w 1973 roku. Ma powierzchnię ponad 4 hektary i jest tutaj został założony na rzece takiej lokalnej, małej, rzeka Radruszka. Także pełni funkcję także melioracyjną. O, tutaj może tak zrobię ujęcie. A rzeczywiście, ale powiem szczerze, komary takie gryzą, że trzeba stąd Kasper chyba po prostu uciekać. O, wracamy już do Lubaczowa, ale tutaj też taka droga leśna zaczyna nam się powoli śpieszyć, dlatego że już jest, robi się ciemno, a tutaj jeszcze będą miał wszystkiego takie duże kałuże po drodze, które musimy omijać. No i oczywiście wszędobylskie komary. Witamy następnego dnia. No, obudził nas dzisiaj rzeczywiście rześki poranek. Jak widać, niebo niebieskie, pogoda piękna, także zaczynamy drugi dzień wycieczki z Kasprem. Zaczynamy w miejscowości Łukawiec, tu zresztą, gdzie nocowaliśmy w gospodarstwie agroturystycznym. I pierwsza atrakcja, która rzuciła nam się w oczy, jest to taki zabytkowy kościółek drewniany. Jak wyczytałem w Wikipedii, kościółek został wybudowany w połowie XVIII wieku. Tam bodajże rozpoczęta budowa w 1754 roku. Także drewniany kościółek
powiem osobiście, szczególnie podobają mi się takie kościółki klimatyczne, mają z takiego swojego ducha. Jeszcze pokażę ujęcie, jak wygląda w środku. Tu ciekawostka, tutaj znajdował się przez długi czas obraz kultu maryjnego Matki Boskiej Tartakowskiej. Tu widzimy w środku, nie wiem, czy będzie dobrze widać. Także wiem, że nie można tego poczuć, ale szczególnie podobają mi się te takie charakterystyczne zapachy w tych starych drewnianych kościółkach, takiego starego drewna przemieszanego z jakimiś takimi lakierami, z farbami. Coś, co tylko można spotkać w takich drewnianych właśnie drewnianych budowlach. Tu tylko dodam ten obraz cudownej Matki Tartakowskiej. Znajduje się teraz w tym nowo wybudowanym kościele. Tam po drugiej stronie ulicy duży kościół, także przypomnę, jesteśmy w miejscowości Łukawiec i stąd zaczynamy dzisiejszą wycieczkę. Jeszcze jeden rzut na ten kościół drewniany i tutaj jeszcze zabytkowa dzwonnica. No, zaczynamy dzisiejszy też dzień, jak powiedziałem wcześniej, z wizyty w Lubaczowie. Teraz znajdujemy się na rynku głównym w Lubaczowie. Tu zrobię ujęcie dookoła. Tutaj na uwagę zasługuje ratusz wybudowany w 1889 roku, jak wyczytałem. Też odnowiony. Sam rynek odnowiony został w 2013 roku. Bardzo tak już gruntownie, co zresztą widać, że jest fajnie wkomponowana roślinność i inne elementy architektoniczne. No, jednym z zabytków w Lubaczowie jest kościół świętego Stanisława, wybudowany pod koniec XX wieku, dokładnie tam w 1899 ukończony budowę tej świątyni. Za chwilkę wejdziemy do środka. Przypomnę, jest to kościół poniesiony przez papieża do rangi konkatedry, czyli taki drugi kościół archidiecezji. Zaraz wejdziemy do środka. Tutaj jeszcze dodam, znajduje się, jest to sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. Stoimy teraz tutaj przed cerkwią świętego Mikołaja w Lubaczowie. Świątynia wybudowana pod koniec XIX wieku, tam w 1880 bodajże chyba trzecim roku, mogę się pomylić, ale coś w tym okresie. Wyznanie grecko-katolickie. Tu znajduje się też dosyć taki sławny ikonostas. Ilu wyznawców jest teraz obecnie w Lubaczowie? Prawdę powiedziawszy, nie wiem. No, cerkiew niewątpliwie też zabytkowa. No, nie jest tak ozdobiona jak w innych miejscowościach. Raczej kolory szare, stonowane. No, teraz tutaj podążamy w kierunku rezerwatu Kamienne. Przypomnę, wyjechaliśmy z Lubaczowa. Przejechaliśmy miejscowość do Dąbków i Opaka, miejscowość Opaka, i teraz już podążamy do kolejnej atrakcji tej wycieczki, czyli atrakcji przyrodniczej, jest to rezerwat Kamienne. Ja tylko dodam, tam sprostuję, opisując Lubaczów, ja tylko opisałem sobie dwie czy trzy atrakcje. Tamtych atrakcji turystycznych, zabytków znajduje się o wiele więcej. Można to poczytać sobie w przewodnikach, między innymi Muzeum Kresów, znane lokalnie muzeum, ale niestety muzeum to w sobotę jest nieczynne, więc już tam nie podążałem. Nie mieliśmy też okazji wejść na teren Kirkutu, czyli cmentarza żydowskiego w Lubaczowie, dlatego że był zamknięty, a jest ponoć jeden z ciekawszych Kirkutów w Polsce. I także tych atrakcji
było pewnie zabytków więcej, ale ze względów czasowych też trochę pominąłem to specjalnie. Także teraz jedziemy dalej. Jak ktoś by się wybierał do Lubaczowa, to zachęcam do jednak obejrzenia tych pozostałych ciekawych rzeczy, a na pewno do zwiedzenia Muzeum Kresów. Tylko trzeba uważać, bo to muzeum w poniedziałki bodajże i w soboty jest nieczynne. A tutaj krótkie ujęcie, jak wygląda jazda przez naprawdę świetny las. Las ze starym drzewostanem i tutaj widzę sosnowym i dębowym. Po prostu droga zawalista, ja bym powiedział po młodzieżowemu. Świeże powietrze, czuć zapach sosen w powietrzu. Droga utwardzona, bardzo przyjemnie. Teraz zmierzamy tam do tego rezerwatu kamienne, do którego mam nadzieję za chwilkę dojedziemy. Ale chodzi o to, żeby popodziwiać troszeczkę ten żółty szlak tutaj w tych lasach sosnowo-dębowych. Chwilę się podelektujmy tą jazdą. Tutaj mamy przed sobą już właściwie ostatnią atrakcję dzisiejszego dnia. Ostatnią atrakcję dzisiejszej wycieczki jest to cerkiew w Szczutkowie, miejscowość Szczutków. No za chwilę będziemy tutaj, jeszcze zostało pewnie nam ze 2-3 km do Łukawca, gdzie mamy samochód zaparkowany. Zresztą tam nocowaliśmy też w gospodarstwie agroturystycznym. Tutaj ta cerkiew jest o tyle ciekawa, pochodzi z 1904 roku. Tu mamy też obok dzwonnicę. No widać drewniana, może nie jest do końca tak odnowiona, ale też rzeczywiście robi wrażenie. Wchodzi w skład ta cerkiew i też parę innych tutaj zlokalizowanych w okolicy wchodzi w skład, jest elementem szlaku cerkwi. Także można tutaj śmiało zajechać, położona jest na takim delikatnym wzniesieniu. I praktycznie to będzie już ostatni element naszej dzisiejszej wycieczki. No już możemy dzisiaj wycieczkę zakończyć. Żeśmy się z Kacprem nieźle zmęczyli. 2 dni, 120 km niespełna przejechane. 1,5 dnia. Także pakujemy się i będziemy jechać do domu. Także to dzisiaj wszystko. Gdzie za miesiąc zawędruję, nie wiem. Pewnie też te okolice jeszcze podkarpackie. Także do zobaczenia na następnej wycieczce.